Poniedziałek, 8 dzień maja, Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W galowych strojach i maseczkach na twarzach pojawili się dziś w szkołach gorzowscy maturzyści. Egzaminacyjny maraton ruszył punktualnie o godzinie 9. Na pierwszy ogień tradycyjnie poszedł język polski. O 14:00 zadania maturalne poznali natomiast uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot na poziomie rozszerzonym. Jakie towarzyszyły im emocje? Zależy od podejścia według mnie, no bo dla niektórych będzie to bardzo trudne ze względu na to, że stresują się, dostaną się na studia i tak dalej, ale ja to wszystko biorę bardzo spokojnie i co będzie, to będzie. Raczej stres, ale myślę, że da się to zrobić, jeśli dadzą nam taki arkusz, który akurat nam jakby przypadnie do gustu. Zawsze jest trochę trudniej to samemu w domu zrobić. No niby mieliśmy miesiąc dłużej, no ale czy to wystarczy, to za chwilę się okaże. Tegoroczna matura jest inna niż poprzednie ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią restrykcje sanitarne. W pierwszym liceum ogólnokształcącym, gdzie do egzaminu przystąpiło dziś ponad 200 osób, uczniowie wchodzili do szkoły różnymi wejściami, musieli kilkukrotnie dezynfekować dłonie, a na salę nie mogli zabrać ze sobą telefonu czy maskotki na szczęście. Musieliśmy zastosować się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, a także do sanepidowskich obostrzeń. Przygotowaliśmy wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczeństwo i póki co, przed chwilą wróciłem z sal, działają bezbłędnie. Postępująca epidemia koronawirusa postawiła tegorocznych maturzystów w niełatwej sytuacji, utrudniając im przygotowania do egzaminu dojrzałości. Po pierwsze, ten stres w oczekiwaniu, czy ta matura będzie, czy jej nie będzie i to, czy mamy się uczyć, czy mamy jednak sobie dać spokój i odpocząć. To było według mnie takim największym czynnikiem stresu, ale ogólnie jak już się dowiedzieliśmy, to myślę, że każdy odetchnął z ulgą, że jednak ta matura będzie i wiemy, co mamy robić. Mieliśmy dłuższą przerwę niż wakacje. Na pewno nas to zmęczyło wszystkich, więc właściwie, szczerze powiedziawszy, ja się cieszę, że wreszcie możemy to napisać. Było bardzo trudno przez to, że no jednak w szkole jesteśmy zmuszeni do robienia czegoś, a w domu jest bardzo ciężko się zmotywować do tego, żeby samemu usiąść i coś zrobić, szczególnie, że jest masa rozpraszaczy w domu. Uczniowie nie byli jednak pozostawieni sami sobie. Mogli liczyć na wsparcie nauczycieli, którzy prowadzili zdalne konsultacje dla absolwentów klas maturalnych. Od 27 kwietnia w naszej szkole funkcjonuje tak zwany bezpiecznik maturalny. Są to zajęcia online, konsultacje, aż 35 godzin w tygodniu uczniowie, absolwenci tak naprawdę, dzisiejsi maturzyści mieli do dyspozycji formy konsultacji, tak jak już powiedziałem, ze swoimi nauczycielami, bądź też na czatach, bądź też wideokonferencjach, bądź poprzez rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Więc tak naprawdę do piątku trwały te zajęcia, więc cały czas mieliśmy kontakt z nimi. Kto chciał, korzystał, a wiem od nauczycieli, od samych absolwentów, że zainteresowanie było bardzo duże. Nie zostawiliśmy ich bez pomocy. W całym mieście do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1162 maturzystów. Jutro młodzi ludzie zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką, a w środę sprawdzą swoje umiejętności z języka obcego. To były nietypowe narodziny na wysokości. Trzy pisklaki sokołów wędrownych wykluły się w specjalnej platformie lęgowej na terenie nadleśnictwa Kłodawa. Leśnicy wybudowali ją po tym, jak naturalne gniazdo użytkowane przez parę sokołów zostało zniszczone podczas nawałnicy. Ptakom nowy dom spodobał się tak bardzo, że w ramach podziękowania wydały na świat nowe pokolenie. Pisklaki spędzą w gnieździe jeszcze kilka tygodni, aby później je opuścić i pod czujnym okiem rodziców nauczyć się samodzielnie polować. Przyszła taka wczesnowiosenna burza, bo to był maj, i te gniazdo spadło. Tak niefortunnie obsunęło się w dół. Lęk zleciał na ziemię, niestety była strata. Ale ptaki zostały w rewirze i postanowiliśmy im pomóc, przytrzymać je w tym miejscu, bo skoro wybrały akurat tą lokalizację, to coś było na rzeczy. Zrobiliśmy platformę, jak wiele takich już zrobionych w Polsce dla sokoła wędrownego. I dzięki tej platformie w tym roku mamy lęk. Są monitorowane w sposób bezpieczny i bezinwazyjny, bo wiadomo, no, dzika przyroda. Należy obserwować, pilnować, patrzeć. Natomiast szczególnie w tym, na wcześniejszym etapie lęgu specjalnie nie należy przeszkadzać. Na razie jest wszystko ok, ptaki rosną, mają się dobrze. Sokół jest wciąż gatunkiem rzadkim, nielicznym. Był moment w naszej historii, że w ogóle wyginął w całej Europie, tutaj na niżu europejskim. Ale trwające już ładnych kilka dekad prace reintrodukcji sokoła i wdrożony w Polsce program restytucji populacji sokoła wędrownego, tak to się nazywa szumnie,
to daje rezultaty. Wypuszczamy te ptaki w takich wolierach adaptacyjnych. Tutaj szczególne zasługi mają bracia Sieliccy w tym temacie i Stowarzyszenie Sokół. To jest takie stowarzyszenie sokolników, myśliwych, ornitologów, którzy zajmują się sokołem głównie. I dzięki między innymi tej grupie ludzi mamy znowu z powrotem populację sokoła w Polsce. Kultywują dawne zwyczaje, przygotowują regionalne specjały, tworzą rękodzieła, ale przede wszystkim integrują lokalne społeczności. Koła gospodyń wiejskich znów mogą liczyć na finansowe wsparcie na rozwój swojej działalności. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości koła i może wynieść od 3 do nawet 5 tysięcy złotych. Pieniądze nie są jednak przyznawane automatycznie. Aby uzyskać takie finansowe wsparcie, koło gospodyń wiejskich trzeba wpisać do specjalnego rejestru. Wniosek można złożyć w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym miejscu już zarejestrowane koła mogą złożyć wniosek o przyznanie dotacji. Pomoc jest uzależniona od wielkości koła i wynosi dla poszczególnych kół 3000 zł, jeżeli koło ma do 30 członków, 4000 zł, jeżeli jest od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli koło ma ponad 75 członków. W ubiegłym roku z takiej pomocy skorzystały między innymi gospodynie wiejskie z Rybakowa i Santocka. Jak mówią, był to spory zastrzyk gotówki, który bardzo im się przydał. Pieniądze przeznaczyły na zakup naczyń, garnków i zestawy stołowej, które teraz wykorzystują podczas organizowanych przez siebie warsztatów kulinarnych. Kupujemy różne naczynia, garki, żeby potem było w czym gotować i jakoś działać. Także kupujemy dla zespołu jakieś potrzebne rzeczy, które są akurat niepotrzebne. Mamy wyjścia do kina, do teatru. Ciągnie mnie po prostu dookoła, żeby poznać naszą kulturalną taką tradycję, dowiedzieć się ciekawych rzeczy od starszych osób, od babć naszych, tak, żeby móc na przykład wykorzystać to teraz właśnie w kuchni. Chcemy teraz zrobić takie szkolenie. Paniom nawet już żeśmy pytali o cenę, jaka to będzie koszt tych warsztatów z wikliniarstwa. Było lepienie gliny dla dzieci, szydełkujemy. No takie właśnie, takie zapomniane trochę, nie? Przede wszystkim kobiety chciały spróbować tańca, więc były tańce latynoamerykańskie. Gotujemy, gramy w karty, gramy w gry planszowe, oglądamy filmy. No i jest tego naprawdę dużo i staramy się urozmaicić czas. Przede wszystkim seniorom, bo nasze koło przede wszystkim to seniorzy, ja jestem najmłodsza. Dostałyśmy już 2 dotacje. Z pierwszej byłyśmy w kinie i na wycieczce, a z drugiej kupiłyśmy telewizor duży, który zawiózł na sali i tam oglądamy filmy. Prężnie działa także koło gospodyń wiejskich w Kłodawie. O tym, jak wiele wnosi do lokalnej społeczności i jak bardzo wzbogaca jej życie, przekonuje wójt Anna Mołotciak. Tak naprawdę te koła gospodyń są takim uzupełnieniem działań ustawowych instytucji gminnych. Ja sobie nie wyobrażam jako wójt, żebym nie miała wokół, nie współpracowała z takimi stowarzyszeniami, bo dla kogo jesteśmy? Dla naszych mieszkańców, a to właśnie w tych organizacjach mieszkańcy się skupiają. Pomoc gminy polega głównie na tym, że faktycznie raz, że współorganizujemy, jeżeli robią panie jakąś większą uroczystość, imprezę czy szkolenie, to też współfinansujemy, ale oczywiście obiekty gminne, sale wiejskie, które przekazaliśmy mieszkańcom, a też naszym kołom gospodyń wiejskich, tętnią życiem tak naprawdę od rana do wieczora. W tym roku na wsparcie dla kół gospodyń wiejskich zarezerwowano w sumie 40 milionów złotych. Lubuscy działacze Koalicji Obywatelskiej zbierają podpisy poparcia dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta kraju. Pojawili się między innymi w Gorzowie. Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Swój głos na wybranego kandydata będziemy mogli oddać osobiście albo korespondencyjnie.
Mieliśmy bardzo niewiele czasu na to, żeby zarejestrować komitet, a potem, żeby zebrać wymagane 100 tysięcy podpisów poparcia pod kandydaturą pana Rafała Trzaskowskiego. Ale to, z czym się spotkaliśmy na ulicach lubuskich wsi, małych miasteczek i miast, jest niesamowite. Entuzjazm, energia, otwartość, chęć wsparcia kandydatury pana Rafała Trzaskowskiego była niesamowita. To nas bardzo cieszy. To była naprawdę niezwykła akcja. Akcja, która pokazała, że potrafimy być razem, że wiele osób ma dość tego, co się dzieje i takiej energii, takiego pospolitego ruszenia to naprawdę dawno nie było. My jesteśmy doświadczonymi politykami, mieliśmy mnóstwo różnych akcji już za sobą, natomiast to, co się wydarzyło przez ostatnie dni, przekroczyło wszelkie nasze najśmielsze marzenia. Mieliśmy wiele wątpliwości co do tego, jakie padną rozstrzygnięcia odnośnie wyborów, terminów, ale co się okazało, proszę Państwa. Te kilka dni, które mieliśmy do dyspozycji, wykorzystaliśmy w 101%. Była moc, była siła, jest zapał, energia. No cóż, 28 powtórzymy to, 28 czerwca. Dziękuję za uwagę. Dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.